Cześć wszystkim, witam Was w nowym ustawieniu. Dzisiaj będzie filmik o tym, jak nakładam róż i rozświetlacz. Nie jest to zbyt długi filmik, wydaje mi się, ponieważ no, ja bym chyba wszystko idę w prostotę, jeżeli chodzi o makijaż i pielęgnację. Po tym, jak nagrałam tamtą część filmiku, gdzie nakładam róż i rozświetlacz, zobaczyłam, jak bardzo zjedzone są kolory, ale to wszystko przez to, że siedzę przy oknie, że nie będę siedzieć przy oknie, będę siedzieć tam dalej w głębi pokoju, nie będzie nic widać, ponieważ będzie za ciemno, więc trochę złego myślę, że to ustawienie jest lepsze. Tak, są dwie szkoły nakładania różu. Pierwsza mówi, że róż należy nałożyć tylko tutaj na sam apple of the cheek, czyli sam środek policzka. A druga, że nakładamy go aż daleko. I tak, teoretycznie powinno się go nakładać z uśmiechem, tak? Ale jeżeli zrobimy tak, to tak jak powiedział Goss, i zresztą ja to zawsze używałam i później się zdziwiłam, że rzeczywiście nie jestem chyba szalona, skoro taki artysta makijażowy jak on stosuje taką samą metodę, że nie uśmiecham się, kiedy nakładam róż, albo przynajmniej nie nakładam go tutaj, na samym, w tym samym miejscu, gdzie który się podnosi, kiedy się uśmiecham, mimo że jak przestanę się uśmiechać, to wszystko upadnie. Tak? I w tym miejscu teraz odmienia róż, a wszystko, co jest rozświetlone różem, wydaje się wyższe. Jest zaakcentowane, więc jeżeli chcemy sobie podnieść kości policzkowe, nie nakładamy różu w tym miejscu, tylko tutaj. A ja może nie tyle chcę sobie podnieść kości policzkowe, co po prostu lubię nakładać róż w tym miejscu. I ja wolę, tak jak mówię, tą drugą szkołę, że drugą metodę, że nakładam go na całą kość policzkową. Wydaje mi się, że to, że nakładamy tylko tutaj na sam środek policzka, bardziej pasuje przy nałożeniu też bronzera. Jeżeli mamy tutaj bronzer, to lepiej będzie wyglądało, że mamy takie drobne rumieńce. A jeżeli będziemy mieć bronzer i cały rumieniec na całym policzku, będzie to wyglądać trochę tak. Trochę nie tak. Nie tak powinno. Rozświetlacz nakładam jakimkolwiek pędzlem, którym się nawinie pod rękę. Dzisiaj był tutaj. Nakładam rozświetlacz. Aha, co ja robię? Zresztą nie będę już mówić, bo wyjaśnię też w dalszej części filmiku, także nie będę się dublować. Chciałam jeszcze pokazać moje bardzo dojrzałe paznokcie. I do zobaczenia dalej. Przechodzę od razu do rzeczy. Biorę sobie mój róż na ten mały pędzelek, który wam pokazywałam. I maluję. Zaczynam od centrum policzka i idę dalej w stronę uszu i skroni. Nakładam go dość wysoko i dość dużo. To może się wydawać za dużo, ale zaraz. Biorę teraz rozświetlacz w tych kuleczkach. Merdam sobie tam w środku. I to, co jest na pędzlu, nakładam wyżej. Tym samym rozcieram cały róż, wszystkie krawędzie i wygląda to troszeczkę ładniej, naturalniej, bardziej roztarty. Teraz patrzę, czy obie strony są równe. Tylko muszę jeszcze mieć pędzelek. Jeżeli zabrałam za dużo różu z policzka, to dodaję jeszcze troszeczkę różu na tym, na pędzelku. I mogę jeszcze ewentualnie samym czystym pudzlem, samym czystym pędzlem od pudru rozcieram to, mi się co jeszcze nie podoba. To, co mi się jeszcze nie podoba. I już. Także tyle. Wiem, że to jest bardzo szybki filmik, ale mam nadzieję, że Wam się do czegoś przydał. Dziękuję i do zobaczenia w tym filmiku. Aha, i jeszcze jedno. Zapomniałam Wam powiedzieć, że przed nakładaniem różu miałam już nałożony podkład bądź krem, zależnie od tego, czy nakładam podkład, czy nie. I nie miałam przypudrowanej twarzy. Także
Zauważyłam, że pomaga to w dłuższym utrzymywaniu się różu. Nawet jeżeli, jeżeli zdarzy mi się zdrzemnąć w środku dnia i będę spała na boku, to przed poduszką nie wytrę znaczenie ilości różu. A jest to dla mnie znaczące. Także to się u mnie sprawdza. Wiem, że osoby, które mają przypuszczającą się cerę, może to nie jest za dobry trik, ale te, które może mają mieszaną, może się to przyda. Dzięki bardzo, do zobaczenia dalej.